Jak do tego doszło, że żyjemy w świecie, w którym banki mogą tworzyć pieniądz? Od roku 1971, kiedy prezydent Nixon zniósł wymienialność dolara na złoto, posługujemy się tak zwanym fiat money, czyli pieniądzem fiducjarnym. Dolar, funt brytyjski, euro są walutami fiducjarnymi. Fiat oznacza po łacinie niech się stanie. Prawo to stanowi, że rządową walutą jest pieniądz. Dolar, zarówno ten reprezentowany przez banknot, jak i przez liczby na ekranie, nie miałby żadnej wartości, gdyby nie powyższy wymóg prawny oraz fakt, że opłacamy nim podatki. Jedynie rząd może emitować pieniądz fiducjarny, ale banki tworzą go udzielając kredytu. Od 40 lat, odkąd waluta fiducjarna stała się normą, podaż pieniądza na rynku rośnie w tempie wykładniczym. To największy przyrost ilości środka płatniczego w historii. Kto na tym zyskał? Oczywiście ci, którzy emitują pieniądz, rząd i banki. Następnie firmy i osoby prywatne, które otrzymały dewizy dość wcześnie, aby je wydać, zanim wzrost cen zrównoważy przypływ waluty w obrocie. Oni zakupią dobra, usługi lub aktywa taniej. Ceny niebawem podskoczą, a właściciele nieruchomości lub akcji odnotują zyski bez kiwnięcia palcem. Tak często powstają bańki spekulacyjne. A co z ludźmi na samym dole piramidy? Tymi, którzy pracują na etacie i oszczędzają? Zanim nowo wytworzony pieniądz do nich dopłynął, ceny zdążyły już wzrosnąć, siła nabywcza ich oszczędności spadła, a ich zarobki zasadniczo się nie zmieniły. Czasami ludzie ci biorą pożyczkę, aby nabyć dobra, na które już ich nie stać, czyli idą do banku. W rzeczywistości majątek dolnych warstw piramidy przechodzi do jej wierzchołka. W ten sposób tylko powiększa się przepaść dzieląca bogatych i biednych.